Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj 19 dzień maja, piątek. Dzień mycia samochodów. Warto. Dzień dobrych uczynków. Najbardziej warto. Dzień honorowej dawczyni mleka kobiecego. Jest takie coś? Honorowych dawców krwi to wiem, ale że się mleko daje swoje komuś innemu. Ja w sumie, jakbym się, wybaczcie, ogólnopolski dzień bliźniąt, dzień dojazdu do pracy rowerem. No wszystkie dni bardzo piękne. Zróbmy ten dzień, zapraszam. Jedziemy. Drodzy moi mili, moi kochani, skoro mamy dzisiaj dzień piątkowy, no to mamy dzień biblijny. Proszę posłuchajcie następującego cytatu. Ageusz 2, rozdział 5, werset. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, Duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się. Jezu, jakie to jest piękne zdanie. Zgodnie z moją obietnicą, z przymierzem, które z wami zawarłem, gdyście wyszli z Egiptu, jestem z wami wszędzie, każdego dnia. Dlaczego czasem nie doświadczamy Bożej obecności? Dlaczego nie doświadczamy tego, że Pan Bóg z nami jest? Bo siedzimy w Egipcie. I oczywiście nie chodzi o to, że to jest taki warunek, gdzie Pan Bóg mówi, nie będę z tobą, kiedy będziesz w Egipcie. Nie, tylko chodzi o to, że kiedy jesteś w Egipcie, czy kiedy poddałeś swoje życie pod różne niewole, pod niewolę grzechu, niewolę zła, niewolę jakichś, nie wiem, złych sytuacji i tak dalej, to te sytuacje, to zło, te grzechy zaciemniają ci obraz Boga. To nie jest tak, że Pana Boga tam nie ma, tylko to ci nie pozwala go zobaczyć. Pan Bóg mówi, ja jestem z tobą. Doświadczysz tego wtedy, kiedy będziesz wychodził z Egiptu. Zobaczysz to, kiedy zdecydujesz się na takie kroki uwalniania się od tego, co cię trzyma w czymś ciemnym, złym, grzesznym i tak dalej. Mówię, to nie jest warunkowe coś za coś, że Pan Bóg mówi, będę z tobą, jak będziesz to robił. Nie, tylko to ci po prostu przesłania, nie pozwala mnie zobaczyć. Koniec, zobaczcie, Bóg złożył bardzo piękną, bardzo prostą, bardzo nieskończenie trwałą obietnicę. Mówi, naprawdę będę z tobą, naprawdę przebywam pośród was, nie lękajcie się, Duch mój stale przebywa między wami. Zobaczcie, to stale, nie? Stale to jest trochę jak słowo stal. Ciekawe. Pewnie się to oczywiście jedno z drugim nie wiąże, nie mam pojęcia, jakie jest słowotwórstwo tego, ale słowo stal i słowo stale, to by pasowało, nie? Stałe jak stal. O, Szóstak wymyślił zdanie. Stałe jak stal. Bóg mówi, jestem stały jak stal w przebywaniu z tobą. Jak tylko się zdecydujesz, żeby wyłazić z różnych Egiptu, żeby się pozbywać różnych niewól, będziesz tego coraz bardziej doświadczał, będziesz tego coraz bardziej widział. I to nie znaczy, że mnie tam nie ma. Jestem, tylko po prostu masz wtedy zamknięte oczy, wtedy musisz trochę bardziej uwierzyć niż doświadczyć. Bo wtedy ci różne grzechy, różne zło, różne beznadzieje będą ci wmawiały, że mnie nie ma. Bóg złożył taką obietnicę i Bóg, kochani, na pewno, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, jest wierny swojej obietnicy. Bóg stale z tobą przebywa. Wyłaź z różnych Egiptów, będziesz tego coraz bardziej doświadczać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo wam serdecznie za nie dziękuję i bardzo się z niego oczywiście cieszę. Pięknego dnia wam życzę, pięknego piątku, niech to będzie piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj to nagrywam, to jest oczywiście wcześniej, tam ponad tydzień wcześniej chyba, zanim wy to oglądacie. Jest bardzo piękna pogoda dzisiaj, słoneczko, żadnej chmurki, 19 stopni. No mogło być cieplej, ale dobre jest 19 stopni. Bóg z nami stale przebywa, więc czego w ogóle chcieć. Ściskam, dobrego dnia z Bogiem, pa, pa!